kochani, witajcie na kanale, a dzisiaj, zobaczcie, nie dosyć, że jest ze mną baby Annabelle, to jeszcze, uwaga, uwaga, przygotujcie się na to, tam, 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 zobaczcie, giga skrzynka, oczywiście z prezentami, niespodziankami dla malucha. A co my tu znajdziemy, moi drodzy? Tutaj jest pełno ubranek i to przepięknych. Ja jak tylko to zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę to wytestować, po prostu muszę. Także jeśli i wy lubicie przebierać lalki, lubicie się nimi zajmować, to koniecznie zostawiajcie łapeczki w górę. W komentarzach piszcie, który strój najbardziej wam się spodoba. No i zaczynamy otwieranie. To zdaje się, że wszyscy już gotowi na wielkie otwieranie. Tu na nas czeka mnóstwo nowości, naprawdę mnóstwo. Zaraz sobie wszystko przymierzymy. To uwaga, otwieramy. Zobaczcie, ten kuferek jest naprawdę spory, już w sumie to mówiłam. Tu widzę, że jest pozamykany, także zaraz to zmienimy i zajrzymy do środka. Aha. O, tak wygląda, jaka w ogóle słodka, cała w takie owieczki, ale to fajne. I zobaczcie, tutaj mamy jakąś mini zajawkę, więc pewnie będzie się działo. O, a z tej strony całość otwieramy i zaglądamy do środeczka. No to co, to lecimy z tym. Otwieramy sobie, zaglądamy do środka. Ale to się pięknie prezentuje, no zobaczcie na to. To sobie możemy tak, o, całość jakby wyplątać i w środku mamy wszystkie potrzebne akcesoria. O, jakie ładniutkie! Dobra, zaczniemy sobie może po kolei. Tu widzę, że są dodatki, jest korona i nie tylko. Także mnóstwo fajnych rzeczy tu się zapowiada do otwierania. To przymierzmy sobie ubranka! Ale one są w ogóle piękne, zobaczcie tutaj. O, jaka spódniczka w ogóle błyszcząca, ale po prostu jest przepiękna. Do tego zobaczcie, tutaj mamy kolejne dodatki. Zaraz, co to jest, to sukienka? Nie, to jest pelerynka! O, pelerynka, jaka piękna! Dobra, słuchajcie, tu... O mój Boże, to wszystko jest po prostu przepiękne! Strój wróżki, widzicie? Spójrzcie jeszcze na to, na te takie jakby mini skrzydełka. Jakie to jest śliczne! Wszystko musimy koniecznie przymierzyć. Tutaj mam jeszcze takie standardowe body. I tu jest kolejna piękna sukienka. To jest taka bardziej już dla księżniczki, chyba taka wyjściowa. I słuchajcie, to nie koniec, bo tu jeszcze zobaczcie, oho, taka zawieszka. No i do tego specjalna szarfa. Happy Beauty, wow! Tu zobaczcie, ile tego jest, ja muszę to położyć na bok. Rany, to jest już, widzę, korona, trochę się tutaj zgięła, ale nie szkodzi, z takimi klejnotami, prześliczna, zobaczcie, tu mamy takie kociaki, mamy maski jak na bal, ojejku, jakie to słodkie, są oczywiście skrzydełka, i co tu jeszcze było, takie okularki, zobaczcie, różdżka, ale to jest piękne, to jak? Chyba czas na przebieranki. Miałam już body z baby Annabelle. Zobaczcie, tu jeszcze ma takie wyrysowane serducho. I na początek założę jej kolejne ubranko. To jest, zobaczcie, takie różowe. I to jest jakby taka baza pod wszystkie kolejne ciuszki. Wiecie, żeby zawsze miała bluzeczkę, żeby można było założyć samą pelerynkę, czy na przykład spódniczkę. To takie body już jest założone. Ono jest oczywiście tutaj bez tego zakończenia na nóżki, na stopy. I myślę, że jako pierwszy strój to zamienimy ją koniecznie we wróżkę. Mi się to mega podoba. Tutaj już mam przygotowaną różdżkę. Także proszę bardzo, różdżka. I do tego przyjdzie przepiękna różowa pelerynka. Patrz tu, maluchu. Proszę bardzo, zakładamy pelerynkę. Tu musimy tylko zapiąć. Oho. I mamy naszą wróżkę albo czarodziejkę. Jest i nasza czarodziejka, tak się prezentuje w pierwszym ubranku. Także jeżeli głosujecie na ten strój, to koniecznie piszcie czarodziejka w komentarzu. Zobaczcie, jaka piękna peleryna. Tu z tyłu jeszcze mamy takie serducho. No i wiadomo, nie zabrakło też różdżki, żeby tu trochę poczarować. To teraz, uwaga, uwaga, czary-mary, zamieniamy się w księżniczkę. I proszę, proszę, mamy naszą księżniczkę.
O rany, ale piękna, ale zobaczcie jak się wystroiła. Jest korona oczywiście na głowie. Z każdej strony tutaj zobaczcie są diamenciki, spójrzcie na to. Ona w ogóle jest o tyle fajna, że ona jest z tyłu, zobaczcie, na taką gumeczkę, że może się bez problemu trochę rozciągnąć. Wiadomo, nie za mocno, ale trochę. Do tego piękna suknia balowa, można tańczyć i można robić obroty, można szaleć, także przepięknie się prezentuje. To pora zmienić strój i przebrać się w kogo? We wróżkę! Juhu! Jest już z nami wróżka! Zobaczcie, jaka ładna! Orety! Trochę, wiecie co, ta sukieneczka się podniosła, ale proszę, tak się prezentuje! No mi się wydaje, że całkiem fajnie, zobaczcie! Bardzo mi się podoba ten strój. Tutaj mamy piękne te kolory. Jejku, wszystko jest takie zwiewne, bardzo delikatne. Takie kolory są dosłownie pastelowe z tyłu. Spójrzcie, tu jeszcze mamy ozdobę przy szyjce. Także naprawdę pięknie, ale jak na moje... Czegoś ewidentnie tu brakuje. Przecież każda wróżka ma jeszcze skrzydła, więc czas na skrzydełka! Ja dla mojej wróżki oczywiście też mam skrzydełka. Zobaczcie, są całkiem spore. Tu mamy takie piękne rysunki kwiatów i tu takie paseczki. One są przezroczyste, więc nie będzie ich jakoś super widać właśnie na ubranku, a na tym przecież nam zależy. I możemy tutaj włożyć rączki lalki. Tak się prezentują z tyłu. Myślę, że zdadzą egzamin. No to chodź moja droga, założymy skrzydełka. No jaka śliczna wróżka, zobaczcie jak wygląda pięknie z tymi skrzydełkami. O, tak się one prezentują jeszcze z tyłu i może sobie teraz naprawdę latać. Juhu! Ale fajnie, no proszę, jak pięknie, ale powiem Wam, mi tu jeszcze chyba brakuje jakiejś opaski, zaraz jej coś znajdziemy. Założymy sobie taką opaskę, ona jest co prawda urodzinowa, ale też będzie pasować, tu jeszcze mamy świeczki i to zakładamy na oczka. Z tyłu ponownie jest ta gumeczka, że to się tak lekko rozciągnie. O rany, ale fajnie! Zobaczcie jak słodko teraz wygląda jako wróżka w tej pięknej sukieneczce, takiej zwiewnej, ma skrzydełka i oczywiście nie mogło zabraknąć opaski urodzinowej. Baby Annabelle jako wróżkę już mogliście zobaczyć. To teraz pokażę Wam ją jeszcze w spódniczce takiej, wiecie, baletowej, błyszczącej. No i jeszcze zostało kilka opasek, dodatków, także też sobie to wszystko przetestujemy, ale Wy pamiętajcie wypisać w komentarzach, który strój najbardziej Wam się podoba. To tak jak obiecałam, czas teraz jeszcze na spódniczkę. Jak się tak dobrze przyjrzycie, to ona tu jest jeszcze z brokatem i tak się pięknie błyszczy, taka miętusowa, mega mi się podoba, śliczna jest. Dobra, hopsa, zakładamy spódniczkę, oho, no pięknie, no zobaczcie jak ładnie się prezentuje. Ale to mówię, to już są takie dodatki, wiecie, pojedyncze, że macie na przykład samą spódniczkę, do tego właśnie fajnie już, że jest to body, bo macie bluzeczkę. Możemy skorzystać też jeszcze z tej złotej opaski Happy Beauty, ona tu jest na rzep, zobaczcie, tak ją sobie wtedy zakładamy. Oho, wiadomo, zawsze przez ramię, w ten sposób, proszę bardzo. I przyczepiamy i zobaczcie jaka ładna opaska, no czyż nie pięknie się to prezentuje? Przetestujemy sobie jeszcze maski na oczy. Tutaj mam takiego słodkiego kociaka. Zobaczcie, tu wszystko też jest na gumce, także będzie się ładnie trzymać. Oho, o rany, jaki słodziak! Ale fajnie się to prezentuje. Zobaczcie, na nosku jeszcze jest serducho. Słodko! Sprawdźmy jeszcze drugą maseczkę, tym razem jest to taka owieczka, bardziej bym powiedziała, że mi to przypomina maskę do spania, wiecie, taką na oczy, żeby już nic przez to nie widzieć, o, i wtedy można spokojnie się zdrzemnąć, albo po prostu możecie ją zawsze założyć tak trochę wyżej, o, na czoło i wtedy też fajnie wygląda.
Pamiętajcie, że jeszcze do każdego stroju możecie wybrać przepiękne dodatki, żeby jeszcze lepiej się bawić. A jak macie więcej lalek, to już w ogóle możecie poszaleć. Pokazałam Wam dzisiaj piękne akcesoria, dodatki, oczywiście do baby Annabelle, by mogła się ślicznie wystroić na różne okazje. Mam nadzieję, że Wam się podobały. No i koniecznie głosujcie w komentarzach, który strój z tych wszystkich najbardziej Wam się podobał. Ja muszę przyznać, że mi się bardzo podoba ta spódniczka, ale też strój wróżki, uważam, że jest przepiękny. Także wypiszcie swoje propozycje w komentarzu, dawajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia! Pa, pa!